winę. Jaką winę? Fakt, że zabiłem śmierdzącą, szkodliwą wesz, nikomu niepotrzebną staruchę, za której zamordowanie 40 grzechów powinno być odpuszczonych. Lichwiarkę wysysającą krew z najbiedniejszych. Czyż to ma być wykroczenie? Nie poczuwam się do winy i niczego zmywać nie zamierzam. A tu nic! Tylko ze wszystkich stron wszyscy mi wytykają. Wykroczenie! Wykroczenie! Dopiero teraz widzę wyraźnie całą niedorzeczność mojej małoduszności. Mego tchórzostwa. Teraz, kiedy zdecydowałem się znieść ten niepotrzebny wstyd, poszedłem na to ze swojej nikczemności, z którą nie umiem sobie poradzić, ale również dla korzyści. Wszyscy przelewają krew, która płynie i płynęła na świecie strumieniami. Krew, którą niektórzy rozlewają jak szampana, a skroń ich potem zdobi się na Kapitolu wieńcami laurowymi i nazywa się ich dobroczyńcami ludzkości. Sam przecież pragnąłem dobra ludzi i setkami, tysiącami dobrych uczynków odkupiłbym ten jeden głupi postępek. Może nie tyle co głupi, co po prostu niegodny. Albo więc sama idea wcale nie była taka głupia. Ten głupi postępek mógłby przecież sprawić, że stałbym się niezależny. Mógłbym zdobyć środki, a potem tamto zostałoby zapomniane i naprawione dzięki pożytkowi, który byłby ogromny. Wprost nieporównywalny. A ja załamałem się na pierwszym kroku. Bo jestem nikczemnikiem. Oto w czym rzecz. I mimo wszystko nie potrafię spojrzeć na tę sprawę twoimi oczyma. A jeśli by mi się udało, to skroń moją zwieńczyłby laur. A tak? Znalazłem się w potrzasku.